Lecz latanie tym nie jest takie proste, jak się tak wydaje. No właśnie, o tym mówię. Ale mogę zrobić beczkę. Wow, mogę zrobić drugą beczkę. Hej, mój miły, witam cię serdecznie. Ja was, moi mili, też witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Just Cause 3. I tym razem zaczniemy sobie dosyć, nawet bardzo bym powiedział, nietypowo, ponieważ zaczynamy od razu od wyzwania, które tutaj było w mojej... O Jezus, ale to mocno świeci ten piesek. W tej mojej kryjówce. I kurczę, patrzę, fajne wyzwanie, to sobie wezmę, no czemu nie jak tak? Bo po pierwsze, bardzo rzadko takie wyzwania robię, po drugie, lubię tutaj samochody i bardzo lubię tutaj jeździć samochodami, ogólnie lubię samochodami jeździć. Dlatego mówię, no ja nie skorzystam, ja nie skoczę, a kto? No właśnie, ekstra, pięknie, cudownie, a teraz spróbuję padem. Wow, dobra, na razie to na klawiaturze. Zobaczymy, jak to padem pójdzie. Wyzwania są tu bardzo ciekawe, bo jest ich, co by nie powiedzieć, dosyć sporo. Są ze strzelaniem, z wyścigami lotnymi, nielotnymi. Tym X-Fitem można się ścigać. Naprawdę tutaj dużo fajnych urozmaiceń. Co mi się podoba, bo lubię takie szczegóły, takie pierdółka, ale które jednak czasami urozmaicają grę troszeczkę. Nie! Nie wyskakuj! Wsiądź! Wsiądź, Jezu, coś ty zrobił! Ty, gdzie ty już, Franek? Nie przesadzę, ja tylko. Bez przesadyzmu. Czekaj, bo my to możemy defle zdobyć. Jeszcze tylko trzy. Co najmniej chcemy trzy kółka. Nie będzie trzech kółek, to powtarzamy. Okej, jest. Perfecto mobilios, idealianos. Dobrze. Udało mi się zdobyć trzy i prawie czwarte. Odblokowano mod nitro uliczne. Wow, nitro to mi się na pewno przyda. Okej, to mi się też na pewno przyda. Właśnie musiałem troszeczkę zadbać o te mody, bo co by nie powiedzieć, to mam ich jednak mało. Dobra. A tu co jest? Jej, Heniek, czemuś ty mnie nie poinformował, że tu się kończy droga? A dobrze, że auto mi pływać. Don't worry, your friend Mario is doing better. I still wouldn't move him yet though. Sheldon's supposed to be here. Nice of you to drop by, hombre. Where's your hat? In a nutshell, Di Ravello knows where you are and he's sending a big old army to kill you. No, fajnie. Jednak się nie udało. Jednak ten samochód nie pływał. No, mit Maria normalnie, jak go widzę, tam ja staję. Palec wskazujący do góry. Ale stary, po coś tu przytyrają, ciebie powinni zabić. Ależ ciebie kutas, nie? Przepraszam za przeklinanie. Ja absolutnie nie powinienem przeklinać, ale nie można inaczej wyrazić tego, co ja teraz czuję. Jak można być takim kutasiarzem? Oh, that's nice of you, Rico, but I'm not up for suicide. Come on, deal. Not this time, Rico. Good luck. Dima, is the EMP ready? Yes. No jedziemy w marcu na Ima, nie? A czy przygotowujemy się jeszcze, no? We make our stand here, Rico. Bronić? Mario, przyjacielu mój drogi. You need to take it easy. I can fight, frate. Dima, she's staying with me. Dobrze, musimy chronić naszej bazy. Co mi się bardzo miło podoba, moi drodzy. Bo jak słyszę, że wszystkie wojska tu będą.
Normalnie cieszę się jak dziewczynka, która dostała liścik od chłopaka. Jest! 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 Coś się dzieje! Do boju chłopcy! Wszyscy tu! Walczyć! Fighting! Go! Shoot! Kill! No. Ale tak serce, panowie! Sercem! Sercem walczyć! Sercem! Dobra. Na szczęście mamy 100. Okej, bang. To mamy Jema. Ale widzę, że mamy tu niezłą przeszkodę. Która mówi, że nie za bardzo tu możemy być. Ale ja mówię, że jednak ja tu muszę być. Jezu, nie to chciałem włączyć. Tak, właśnie. Tak. Właśnie. Ej, hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Dajcie mi żyć, panowie. Wyluzujcie, wychilloutujcie. W ogóle sobie zmieniłem broń, ale za bardzo nie mogę ich wam pokazać. O właśnie, dopiero teraz. Ale fajny, ale celny. Ja tam mam widzę jakąś broń stacjonarną. Właśnie. Dobra, desant morski, teraz musimy ziemski tu zdesantować. Wow! Pierwszy raz właściwie mam okazję bronić się, a nie atakować. Dlatego wbrew pozorom, no niby jestem po tej lepszej stronie, ale znów mam troszeczkę więcej do stracenia niż przeciwnicy. Chociaż oni tak pojedynczo na mnie nalatując, tak niewiele osiągną, tak mi się wydaje przynajmniej. Co zaś? Ty przestań tu godać, jak nie umiesz godać, dobra? No właśnie. Okej. Okay. Dobra, 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 hello, hello, hello. Wychilloutujcie, tak? Dobra, Mario żyje i M żyje. Będzie w marcu. Ale musimy go chronić i nawet nie my zbyt wiele tu się rozgadywać, jak się jednak napierdala we wszystkich. Ale jakoś sobie musimy dać radę. Ale czekaj, Franek, bo... Ty sobie zjedz to. Dobra. Ale ja tu mam jeszcze... Właśnie. Ammo! Czemu nie ma amunicji? Właśnie. Oh fuck! No good is that! No good! Ginąć! Właśnie sobie nowe pistolety załatwiłem. Co mam cię użyć? Jak? Jak cię mam użyć? Jak za bardzo nie można cię użyć. Dobra, nieważne. Hehe! To mi wyszło. Co chcecie latać, tak? Śmieszne. Dobra. Widzę, że mamy przyjacieli po raz kolejny. Kurczę, te autka mnie wkurczają, och! Teraz czym przyjechali? Buggy, tak? Buggy? Buggy on się zachciał jechać? Piękne, szkoda, że moi troszeczkę przy tym ucierpieli, no ale cóż. Takie jest życie właśnie. A może tyś byś chciał się popływać? A możeś tak byś może chciał, co? Może byś tak chciał popływać sobie, tak? Zobaczmy, czy byś chciał sobie popływać. Hm? Może tu byś chciał sobie popływać, co? Może tutaj, tak? Może tutaj byś chciał sobie popływać, co? No właśnie. Może tutaj na dno? O właśnie. O właśnie. I tam spać. Jezus, ile was tu nasrało! Fuck! Chyba was pojebało!
Wow! Ała, 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 ała. Fuck! Fuck! Włącz to! Włącz! No! Super! Nareszcie! Dobra, ładujcie to. Ja pierdzielę, ale to urządzenie jest potężne, ale rozpierdziela wszystko dookoła. Właśnie, by się mi przydało jakieś coś do broni, coś strzela, czy cokolwiek. Co tu lata? Co tu lata? Co to jest? Nie zaś, gdzie są tu już żołnierzy. A mamy broń jako tako? Dobrze, jakoś sobie musimy z nimi poradzić. Klamy jak do kaczek, tak? Ale nie powiem, całkiem to jest przyjemne, tak mi się przynajmniej wydaje. A no nie narzekam. Wow! Co to tak czyliło, ty wyposrani czy co? Normalnie jacyś. Szybko, szybko, szybko to działa, szybko Riko, bo będziemy mieć przesrane jednym słowem. Dawaj tu Riko. Najpierw helikoptery. Teraz te gówna. Fuck. Fuck, za blisko jestem. Jezu niszczyciele! Jezu niszczyciele! Matko święta i córko! Jezu niszczyciele! Znaczy ja go nawet nie ruszę. Dobra, muszę zrobić po prostu tak. Dzień dobry. Chciałbym wsiąść tu. Czyżby mi pan pozwoli, czy nie za bardzo? Okej. Okay. Mamy jeden niszczyciel, ale za chwilę nie będziemy go mieli. Dobra, załatwiony. Ale teraz mamy tu niezły problem. Fuck! Damaging machine may throw off calibration. Fuck! Fuck, aktywuj! Ja! Perfecto! Dobra. Dobra, 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 Heniek! Stój, czekaj! Dawaj mi tu wejść! Dawaj! Wchodzę tu! Dawaj go! Dawaj go! Dawaj go! Dobrze, pięknie! O to chodzi! Ale teraz żeśmy ich porobili. Jest jak to się działo, jak to się włączało tą ochronę. Dobra, załatwiony. Chodź tu, o, okej. Pięknie. Zajebiście, kurde, że nam się udało, ale... Ale żeśmy tu nieźle porozwalali. Złomu to mamy na 3 lata. Jezu, co znów? Co znów? Co znów? Ile was tu jeszcze będzie? Ile? 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 No, właśnie, ile tego można jeszcze? Welcome to Frigo and etc. Don't be jealous, Rick, okay? Przyszedł coś zdjęcie z nią zrobić, jeb go. Thank you, Annika. Ten oddychać nie może. Oż kuźba. How did you reveal on the to koleś? No, it's Sheldon. Sheldon is psychic? Mario, I don't trust him. We have to use him. Tell Sheldon we're going to attack the power plant. Yes. You lay the bait. We see Tirvelo bites. Elektrownię?
złapie? Brzmi miło. Dobrze, udało nam się ukończyć to zadanie. Opuścimy statek, opuściliśmy statek, obroniliśmy tutaj nasze miejsce przed spadkiem, upadkiem. Jak nasi wojskowi tutaj stoją, żyją. Dobrze, panowie, dobrze. Co żeście mieli zrobić, to żeście zrobili. Ja poproszę bardzo tutaj chętnie i chętnie o jakąś amunicję, której nie ma. Okej. Okay. Ja cię rozumiem. Ja dokładnie. Żeby trzeba było to jakoś zwodować. Widzę, że nie za bardzo to się da. Dobrze, ale tu mamy od razu coś dalszego do pracy. Do rodacy. I właśnie, co tu ma być? Wyzwól miejscowość Kordenko. Mam to wyzwolić? A ja już wiem. Ja już wiem. Moi drodzy, czyli zadanie jest teraz bardzo proste. Musimy wyzwolić tą tutaj prowincję z rąk di Lavello. No i po prostu wtedy zasadzimy na niego pułapkę. Brzmi bardzo miło. Dobrze, także ja tutaj poogarniam troszeczkę moje sprzęty i za chwilę do was wracam. Dobrze, moi mili, ja już jestem i jak widać sprawiłem sobie, no, bardzo miłe urządzenie, można by rzec. No i tak jakby urządzam drugi Sylwester. Tak nawet bardzo urządzam, że zamierzam po prostu ten drugi Sylwester zrobić. Nie! Odejdź ze mną z rakietami. Ja nie lubię rakiet. O, właśnie. Myślę, że tym urządzeniem to my sobie możemy bardzo sprawnie przejąć tutaj wszystko, co jest do przejęcia. Lecz latanie tym nie jest takie proste, jak się tak wydaje. No właśnie, o tym mówię. Ale mogę zrobić beczkę. Wow, mogę zrobić drugą beczkę. Mogę ich zbombardować teraz. O, jakie to jest piękne. Wy nawet nie macie pojęcia, jakie to jest piękne latanie takim, no nie powiem, że F-16, ale takim myśliwcem. Całkiem piękna sprawa. Tylko, no, wolałbym, żeby ten przód celowania byłby myszką, a niekoniecznie tym, bo to jednak jest duże pieroństwo. No, ale jakoś sobie będziemy musieli poradzić, nie? Jak nie, jak tak. Dobra, spieprzamy, bo rakietę za mną puszczamy. Oj, dostałem. Muszę być jednak troszeczkę ostrożniejszy. Dobra, popatrzmy, gdzie są te resztę pierdołów. Tu jeszcze to się chyba zbombardowałem. Patrzcie, teraz umiem zrobić taką beczkę. Taką umiem zrobić. Teraz umiem zrobić backflipa. Umiem zrobić jeszcze tak. Pięknie, jednak ja to potrafię, nie? Powiedzcie, że Adamek potrafi. A powiedzcie, że Adamek to jest jedna gość. Pięknie, ładnie, że te rakiety się same nakierowują, bo jednak co by nie powiedzieć, celowanie tym to jest niełatwa sprawa, a latanie to dopiero. Dobra, skończę strzelać, tak? Bez wariactwa. Nie wiem, czy uda mi się po prostu wszystko zniszczyć to, co bym chciał. Dobra, uciekamy! 360! I lecimy! Wow! Jezus, ale mi teraz... O, jeszcze jedną posłał za mną, ale to już chyba mu się nie powinno udać. Okej. Okay. Jeszcze coś mamy, to przy okazji zbombardujemy, bo czemu nie, jak tak? Gdzie ja teraz jestem w ogóle? Teraz muszę tu wycelować. Dobra, częściowo zniszczone. Ale jeszcze tu coś mamy. Wow, fuck! Dobra, jak to opowiadałem, wszystko ma swój czas. Także i te pieroństwa też mają swój czas. Dokładnie. Co to jest? What is that?
Co to za pioruństwo? Ja chcę to później sprawdzić, ale to później, bo na razie to mnie taki obchodzi tyle, co nie obchodzi. Mam tu swoje rzeczy jeszcze do załatwienia. Dokładnie. Je, co? Czy oni już do końca powariowali? Dobra, nie wnikam. Cześć! Tak myślisz, że co? Myślisz, że co? Wiesz, co, tak mnie łatwo pozbędziesz? Oj, oczywiście, że źle myślisz. Nie, za chwilę nie zaatakuje 3000 tych pierdół. Ale ja się tak łatwo nie dam. Adamek się tak łatwo nie da, o nie! Zanim im się wspomni, to ja już ich zniszczę! Zniszczę was! Zniszczę, ja to wytrzymiem! Ja to wytrzymiem! Nie takie rzeczy trzymałem w życiu i przetrzymywałem. I bombardowałem. Ja to wytrzymam. Przetrzymam to. Oh fuck. Okej, jak zwykle moja przecudna rodzina nie daje mi nagrywać. Przez to zginąłem. Dobrze, moi drodzy, jak to powtarzają do 3 razy sztuka. I kiedyś za któryś razem to się musi udać. Gdzie uciekasz? Gdzie? Gdzie? No właśnie. Nie ma starania po krakach. Walczyć! Walczyć o swoje śmiecie! Nie ma tak! Żyć i umierać! Tak jak każe nam prawo. Tak, dokładnie. Dobrze, tu mamy jedną ze stacji. Ależ normalnie! Ależ driving! Normalnie jak driving force! Driving! Wow! Bang! I bym się z wami pożegnał, nawet bardzo chętnie, panowie. Bo nie ma co za długo się macać. Obsługa bramy, okej, tylko na jakiego kita mi ta obsługa bramy? Ja tu muszę jeszcze zniszczyć, przekaźnik. A gdzie on jest? Aha, tu są. Oż kurde. To nie będzie takie proste. Gin. Nie wiem, po co otwieram tą bramę, ale w sumie mogę ją zamknąć. Zamknij się. Wiesz? Jednak się zamknij, wiesz? Bo i nie otwieraj. Tak bym powiedział. Że byłoby to korzystniejsze, muszę do tych 3 wszystkich miejsc włamać się, o właśnie tutaj. Tylko jakiś Chińczyk mi nie będzie pozwalał. To muszę go wysłać tam. Na Karaiby. Się właśnie włamać. Dobra, zanim on wylezie, to już sobie ogarnę drugi. Gdzie tu są Chińczyki? Dobra, jeden załatwiony. Dobra, rzuciłem granat, a granat już tu jest, okej. Też tak można. Dobra, hola, wyhamujcie trochę, tak? Wyhamujcie trochę, tak? I wygincie, dobrze? Tak się umówmy. Załatwmy sobie, żeby te bramy nam nie otwarli. A żeby ten się już na dzisiaj spuścił. Ty też już byś mógł skończyć dzisiaj, tak? Działania. Już masz... Jesteś tak po godzinach, kolego. No właśnie. Coś jeszcze zostało? Chyba nie. Jezu, ale jebitny ten przekaźnik. Ale taki duży kutas. Dobra, został jeszcze 3. Wow! Ale ty mnie informuj, jak zamierzasz. Jakoś tak dałoby cię rady zniszczyć, czy nie za bardzo? Tak. I łap. Nie. A tak? O właśnie, widzisz? Tak możemy rozmawiać, no to super. To mi się podoba, że możemy się dogadać, wiesz? Muszę go dobić, kurde. Walą tu z tych... Kurde, z tych pieruńskich pierunów. I myślę, że ja ich wszystkich dam radę załatwić naraz. Co ja to jestem, kurczę? I kto ja to jestem, żeby was wszystkich naraz bić? Dobra.
Kolejnie załatwiony. A ty gdzie jeszcze stajesz? No mówiłem ci już, że na dzisiaj starczy, tak? Och, Jezu ludzie, czy naprawdę nie rozumiecie? Jezu, skąd jeszcze, skąd? Normalnie się z tymi murami tutaj zlewają te chłopki i no nie widzę ich. Ale dobra, atakujemy ostatni. Ci powiem tak, przyjacielu, nawet nie wychodź. Dokładnie, o to mi chodziło. Dobra. Został mi jeszcze ostatni, tu jest CD1. Tu jest też CD1, okej. Ale powiem ci, że zaraz już nie będzie CD1, już będzie CD0. Bang! I porobieni! To 3 razy sztuka, ale się nam udało. Co żeśmy tu odblokowali, bo to jest zawsze fajna sprawa. Furgonetka na twojej liście zrzutów powstańczych, okej. Jakieś tutaj pierdołowate pierdoły, wyzwania i 5 na 7 prowincji. Czyli no, jesteśmy już bliżej jak dalej. Rico, rebel scouts have now been able to scan the interior of Corte Dracon. Interesting result. Come see me when Dobra. Okej, to super. Dobrze. Ojejku. Brakuje mi już głosu. Moi drodzy, ja wam dziękuję za dzisiejszy odcineczek. Nie będziemy niepotrzebnie przedłużali. Jeszcze sobie wlecę tutaj, zobaczyć co tu jest. Nic tu w zasadzie nie ma. Ale fajna skrytka. Bardzo fajnie zrobione. No ale w następnym odcineczku będziemy sobie już bawili tutaj po raz kolejny z Irevelo. Podejrzewam, że tyle armii on nam dzisiaj wysłał. To będzie połowę z tego, co wyślę na następnej misji. Także co, widzimy się w następnym. Trzymajcie się cieplutko, miutko. Do zobaczenia. Na razie. Pa, pa, cześć.